Głosowanie zakończyło się w niedzielę o północy. Przez internet wzięło w nim udział 118 tysięcy łodzian. Współdecydują oni o przeznaczeniu 40 milionów złotych. Budżet obywatelski pokazał, jak ważne jest to dla mieszkańców Łodzi, skoro taka grupa łodzian zdecydowała się i bierze udział w głosowaniu nad tym budżetem. Urzędnicy podkreślają, że na frekwencję miała też wpływ możliwość głosowania do ostatniej minuty. Tym razem nie zawiesiły się serwery, co miało miejsce przed rokiem. W tym roku się przygotowaliśmy wcześniej na to. Ostatniego dnia przybyło też zgłoszeń o bezprawnym wykorzystaniu numeru PESEL w głosowaniu przez osoby trzecie. Zdarzało się, że mieliśmy telefony, natomiast mogło się też zdarzyć, że ktoś jakby nie wiedząc o tym, że oddał wcześniej, wypełnił jakąś kartę, ta karta została wprowadzona. Mogły być różne przypadki. My w tej chwili dopiero po zebraniu wszystkich głosów jesteśmy w stanie zweryfikować ewentualne sytuacje, które są sporne. Jaka jest skala tego typu nadużyć, dowiemy się dopiero po podliczeniu głosów w połowie października. Do sprawdzenia jest 180 tysięcy papierowych kart do głosowania.